Yo, vítam vás, opsi. Mám dzisiaj dla was kolejną bombę. Kopiujemy cały, ale to cały, wszystkie garaże z areny. Czyli całą arenę kopiujemy za jednym razem. Jeszcze łatwiej niż było do tej pory, więc jest to nowa metoda i jest jeszcze bardziej skuteczniejsza niż poprzednia. Potrzebujemy tak samo znajomego i potrzebujemy także arenę i minimum jedno piętro B1. I będziemy potrzebowali pojazd, który chcemy kopiować. Robimy to na sesji dla zaproszonych. Ustawiamy sobie odrodzenie od razu w arenie. Potrzebujemy pojazd do skopiowania. Ja będę używał właśnie Easy tego pojazdu. I musimy mieć także swoje tablice. Swoje tablice, nieważne jakie, żeby były właśnie z iFruitowskie. Do tego musimy kupić takiego badziewia tutaj. Pojazd od Benego, najtańszy jaki jest. Ja akurat kupiłem tańszego, ale gorzej na tym wyszedłem, ponieważ, już wam mówię, ten van jest bardziej, warto kupić vana właśnie tego. Jest za 30 tysięcy, ale jego tuning kosztuje 300 tysięcy. Ten jest za 9 tysięcy, ale jego tuning kosztuje 400 tysięcy, ponieważ będziemy musieli go stuningować. I stracimy tą kasę, czyli około 500 tysięcy musimy mieć, żeby zacząć tego glitcha oczywiście i mieć arenę. A więc wsiadamy do tego pojazdu, który kupiliśmy u Benego, właśnie ten, albo ten van, co wam pokazywałem wcześniej. I teraz będziemy potrzebowali znajomego. Wjeżdżamy oczywiście do mechanika i będziemy kupować właśnie tenże tuning. Ale najpierw potrzebujemy znajomego i musimy wyjść z tej opcji tuning, bo znajomy nie może teraz wsiąść do tego pojazdu, czyli nie dajemy kółko i po prostu zostajemy u mechanika. O właśnie tak. I teraz znajomy wchodzi i znajomy teraz wchodzi na do znajomego dołącza, który na znajomy dołącza do swojego znajomego, który ma inny tryb celowania. Musi mieć inny tryb celowania, no to wiecie jak sprawdzić tryb celowania. Czyli klikacie na znajomego. Gdy pokaże się pierwszy komunikat, nic nie robicie, tylko wchodzicie na PS-a, klikacie drugi raz do znajomego i wtedy dowiadujecie się, jaki ma tryb. Jeżeli ma ten sam, no to macie ten sam. Jeżeli pokaże wam się komunikat, no to ma inny. Chodzi o to, że generalnie znajomy dołącza do znajomego innym trybem, potwierdza pierwszy komunikat, a drugi komunikat, na drugim komunikacie stoi, jest na tym czarnym ekranie. A my dokonujemy zakupu, nic się nie dzieje, kupujemy zakup, robimy tuning i wchodzimy na shard card, czyli kartę shark. I teraz po prostu dajemy kółko i opuść warsztat, klikamy X, opuść warsztat. I normalnie wracamy na pozycję pojazdu i teraz wychodzimy z pojazdu. Znajomego też nam wyrzuca, on teraz anuluje ten czarny komunikat i teraz już może się poruszać po garażu i do tego już więcej nasz znajomy nie jest potrzebny. Nie wiem, czy może opuścić arenę, ale mój znajomy został, więc nie miał innego wyjścia, więc po prostu może lepiej też tak zróbcie. Ale już znajomy nam tak czy inaczej nie jest potrzebny już do niczego, może tylko do tej obecności właśnie, a my przechodzimy do kopiowania, czyli ustawiamy sobie blisko właśnie tego całego panelu na ścianie pojazd, który chcemy kopiować i podmieniamy za LG RH8. Zobaczcie, że nic się nie zmienia, ale niby wizualnie nic się nie zmienia, a na tym panelu właśnie widać, jakby te auta się podmieniły. Teraz wsiadamy do pojazdu, który chcemy kopiować, dajemy warsztat, jedziemy do warsztatu i zmieniamy tablicę, czyli jak macie Youngton, no to możecie zrobić dwie tak jak ja, jeżeli nie macie, no to po prostu zmieniacie na inny kolor. Ważne, żeby było po prostu zapis tego pojazdu i ważne właśnie, żeby mieć swoje tablice, ponieważ nie wpadniecie na żaden limit. I teraz wysiadamy z tego pojazdu i robimy podmiankę, tylko za każdym razem używamy tylko tego pojazdu, który stoi koło nas, czyli ten Easy. Czyli widzieliście, że przenoszę właśnie kursor, ten niebieski, który widnieje nad pojazdem. O, teraz klikam ten pojazd i przenoszę na kolejny, o LG RH8, to jest właśnie ten pojazd, kolejny, widzicie, tamten już widnieje, że jest tam opcji heist, czyli to jest właśnie już kopia,
To tak nazwałem ten pojazd i ten nazwa po prostu przeszła na tamten pojazd. A my, ale tam nadal widniał LG RH8 i właśnie o to chodzi. I my po prostu podmieniamy cały czas za LG RH8, aż do skutku. Czyli znowu wsiadamy, podmieniamy, wsiadamy do pojazdu, który chcemy kopiować. Cały czas wsiadamy do tego pojazdu, jedziemy do mechanika, zmieniamy tablicę lub cokolwiek. I znowu wychodzimy, wracamy do mechanika, wychodzimy, wchodzimy w panel, D-pad w prawo, wybieramy znowu ten pojazd i kolejne LG darmowe, bang. I tak samo podmieniamy z tym pojazdem właśnie, którego użyliśmy na początku Beacha ze znajomym, jego także możemy zamienić, także kopia potem się sprzedaje za prawie bańkę 800. No i znowu robimy to samo i tak robimy do skutku, a teraz Wam jeszcze pokażę, że jeżeli już uzupełnimy cały ten poziom, to po prostu przechodzimy do podmianki i po prostu podmieniamy wszystkie LED, które się zamieniły już na ISO z LED RH8 z wyższego poziomu i znowu kopiujemy tak samo, zaraz zobaczycie, pokażę Wam. Także w jednym, ja cały tutaj arenę skopiowałem, calutką arenę, wszystkie, z żadnego miejsca nie miałem zostawionego, tylko został tylko jedyny pojazd, który tu został przywieziony, to Easy, a resztę wszystko się zamieniło na kopię. I teraz spójrzcie, przechodzę na inny poziom i wybieram DRH8 na Easy i tak w kółko z innego poziomu, czyli Easy. Tylko pamiętajcie, że ten, do którego wsiadacie, musi zostać na tym piętrze. Ten musi zostać, tylko kopię przenosimy na wyższy poziom, na B2, czy tam na, czy na ten warsztat, nie, bez różnicy. I teraz właśnie dokonujemy takiej podmianki, cały garaż sobie tak podmieniamy i znowu będziemy przechodzić do kopiowania. I tak cała operacja trwa może 20 minut i macie calutką arenę zapełnioną kopiami za bańkę 800. Także glitch jest naprawdę mega bomba, polecam każdemu, bo jest banalnie prosty, wyjdzie każdemu za pierwszym razem, trzeba tylko po prostu potem roztropnie wsiadać i wysiadać z tego mechanika i za każdym razem wsiadać, podmieniać za ten pojazd oryginalny, czyli właśnie ISO, który przywieźliśmy do kopiowania. I teraz znowu wsiadamy do pojazdu i kolejna seria. I tak robimy, aż skończą nam się kopie, skończą nam się darmowe pojazdy i po prostu to już będzie koniec tego glitcha. Zaraz przejdę do zakończenia, pokażę Wam, co trzeba zrobić, aby to zapisać. Także jeszcze raz Wam mówię, że glitch naprawdę warto robić, warto, polecam. Tylko pamiętajcie o tablicach, żeby mieć swoje, nie wbicie na limit i pamiętajcie, przy sprzedaży, jeżeli osiągnęliście już limit, to zawsze musicie sprzedawać jeden pojazd mniej niż macie limit, aby nie dostawać komunikatu o limicie, ponieważ ten komunikat po prostu coraz będzie Wam skracał ten limit, czyli jak będziecie mieć ten komunikat, to cały czas będziecie za każdym razem sprzedawać mniej, więc nie możemy osiągać komunikatu. Najlepszą metodą, jeżeli macie limit przy 7 pojazdach, to musicie sprzedać 6 i na 30 godzin 6 i jeden pojazd co pół godziny sprzedawać. To jest wtedy najbezpieczniej. No więc tyle o limicie. Teraz przechodzimy do zapisu. Spójrzcie, że właśnie podmieniałem wszystko. Wszystkie garaże mam full. Teraz przechodzimy online. Przechodzimy na kreator. A z kreatora wychodzimy po prostu na online, czyli gramy w kreatorze, dajemy opcje na padzie, opcje i przechodzimy do online, zagraj GTA Online, sesja tylko dla zaproszonych. Jak mamy właśnie już zrespienie się w arenie, ważne jest to, żeby zrobić to zrespienie w arenie. Spójrzcie, wszystkie mamy kopie zapisane. Spójrzcie, jest tylko jeden, ten, który przywiozłem, ale on cały czas jest w tym miejscu, tylko ta nazwa przeszła z innego. Spójrzcie, B2, czy to jest G, G i teraz B2.
pójść. Same easy, każda warta 1 800 000. To jest wszystko z mojej strony. Pozdrow dla Was i pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, że u obcego nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo, pozdrow dla Was.